Staw Cegielnia to głęboki zbiornik wodny, który powstał w wyniku działań prowadzonych podczas okresu II wojny światowej. Wtedy właśnie na tym terenie wydobywano glinę, niezbędną do produkcji cegieł. Transport surowca odbywał się za pomocą wózków poruszających się po stalowych szynach. Gdy wydobycie ustało, zarówno wózki, jak i szyny zostały pozostawione i ostatecznie zatopione, pozostając na dnie stawu jako ciche świadectwa przeszłości. Dziś Cegielnia to miejsce owiane tajemnicą, gdzie historia jest ukryta pod powierzchnią wody, a otaczająca zieleń nadaje temu miejscu niezwykłego, niemal zapomnianego uroku. Paweł już rozwalony tutaj na całego. Obozowisko się zrobi zajebiste. Paweł się upocięłem z tym czekami. Ale jak ładnie pozawijał Paweł. Dzień dobry. Cześć. No pięknie ty. Fajnie, bo tutaj cień będzie. Tak, jak burza idzie to... Ale masz fajną koszulkę. Nie? Chodź mu tak. Nasza, czekaj. Obrócimy. Dwa tematy. Naszowe. Naszowe chłopaki. Naszowe. Idzie Oskar. Idzie Oskar. Właściciel stawu. Paweł przygotowany, jest ponton. Jest Fox Ranger. I nowy snack bary. Dalej teraz. Bardzo by tam wyjazd zrobił się. Do parasola wzmacniać takie. Pospawał? No, zrobił, opielekancki cały. Taki. No, dziadek. Dokładnie ten. I czarny matem pomalował nawet. O. Czarnym matem, dokładnie. No. To jest pełny profesjonalizm. Nie ma lipy. Nie ma miękkiej gry. No ale trochę będziesz miał szybciej cień niż my, nie? Łóżeczku, nie? Fajne mieszkanko, fajne. A najlepszy jest, o, uchwyt na latarnię. To jest jak uchwyt jak na latarnię, ten mocowanie jak na latarnię tą uliczną. Drogową. Nic tego nie dźwigam. Dzida asasina. Dobra, liczymy na grywki. Elektryk to elektryk. Gdzie tam Paweł być na wywozi, powiedz. Co? Nie wiem, musimy się dogadać o terytorium. Będziesz na brzuskę woził też, nie? No jeden sobie postawię na brzuskę. Ale to tak z lewej strony, czy co? No z lewej, z lewej. Na brzuskę z lewej strony. Na brzuskę z lewej strony. No ja mi się wydaje, że jak masz brzuskę, no to jest taki nasz marker graniczny, biały, elegancki. No ja z prawej strony jedną, na pewno jedną tutaj. Tutaj, gdzie ten las jest podwodny. No i jedną będę się łamał tam całkiem w prawo. Nie? Tam, gdzie te karpiki małe ciągle. A jedną na banku przy tym piłu wystającym z wody, bo tu jest dobra meta, tam już wpadły. W tych zaczepach, nie? Tak. No, mieliśmy dwa lata temu mocny hol. No. Fajnie, tam ten karpik dyszka, nie? 12 coś. Tak? No. Do tego, co ja później zapamiętam, tak? Tak. Na jednej zasiadce jeden karp wpadł. Chyba dwa, trzy dni później, nie? No, chyba dwa dni chyba później. Szybko się ogarnął. Przyjechała kolejna ekipa.
Abdziul z Rudą. Dzień dobry. Siemanko. Dzień dobry. Hello. I Rolo jeszcze z nim jest. Rolo spływał, kurde, to jest zawodnik. To jest pływak. Nowy namiot. Nowy, nowy? Nowy, nowy. Ale już testowany, widzę. No rozkładaliśmy go na podwórku, żeby zobaczyć, czy działa. Aha. I działa. To jakiś duży? Co to jest? Prologic. Commander? Commander V2. To chyba ten największy. Największy, tak, z narzutką. Prestige. Będzie bardzo zadowolony. Rolo się wytarzał. W trawie. Rozkładaj, rozkładaj, rozkładaj. Co, nie? Dobra. Działamy, rozkładamy. Pokażemy później, jak jest rozłożony. Zrobimy recenzję. Tak jest. Będzie dzisiaj dziewicza noc. No. Dobra, działamy. Mamy dużo roboty, trzeba rozpakować. Wszystko w miarę wypakowane. Jeszcze zostały tylko wędki wywieźć i będzie wszystko git. Będziemy wszystko łowić po tamtym brzegiem. Tej brzuski tam, co widać. Do tego drzewa mam miejscówę. Ale wszystko wypakowane. Idziemy do sąsiadów. Co tam robi za zdjęcia? A robię zdjęcia naszego nowego obozowiska. Trochę się powiększyło. Właśnie mamy tutaj nowego... Nowe miejsce do spania. O, może tak. Robimy reklamę Prologica. Prologic, powiem szczerze, zaczyna w moich oczach odzyskiwać. Jak to mówię... Mam nadzieję, że się nie zepsuje jak wszystko z tej firmy po pierwszym użyciu. Nie, to jakoś tak trafiałeś, ale... Ale, ale namiot obiecujący się zapowiada, jest... także nie wiem. Za te pieniądze to naprawdę jest super namiot, nie? Jesteś głodny z tabu? Nie, nie, nie. Tak? Jestem najedzony po obiadku, ja zupkę zjadłem. Tak. Dwa łóżka normalnie wchodzą na upartego, nawet chyba cztery to nie chyba, ale... Trzy to z luzem. Namiot z podłogą, z narzutą. Za 1400 zł to naprawdę to jest petarda, nie? Ale na promocji normalnie pakowałem. Jest. Co? Tak, zapraszam. Wiesz, później Prologic nam namiot taki powinien dać, wiesz, za moje recenzje na pewno. Oddać te pieniądze, które zapłaciłeś. Za moje recenzje na pewno. Rzucimy reklamę, to... Żeby honor odzyskali, to już będzie dobrze, no. Tutaj gulaszek wjeżdża. Leczo. A, leczo. Jutro. Piątek. O, Paweł już tam zwodował ponton. Już tam pływa. Paweł przyjechał wcześniej, to już ogarnięty ładnie. Dobra, idziemy wywozić wędki, wziąć się za łowienie w końcu. Dobra, startujemy z wywózką. Pierwszy zestawik wjeżdża. Dwie kukurydze i popę przykryją na pół. Fermentowane ziarno i kulki swoje własnej roboty. Moja kobita robiła. Julka. Cynamonowe. Pyszne. I wywozimy tam pod brzuskę. Dobra, ogień.
Co tam, Rudziu? Ole ryb, ale ryb. Wszystko te dwukilówki. Ula la. Ale. Co tam się działo? Co tam się działo? Opowiadam. Była? Jak już ktoś nie było, opadł. Opadło? Chyba nie. Opadzik. Powiedz, co tutaj masz? Wątroba od Sebastiana. Lampy bajc. Kurwa mać. Co to za wynalazek jest? Zobacz na to. Zobacz na to. Patrz. Patrz na to. Jest. Szpina się. Jak się haczyk obraca, kurwa. Mhm. Ale o co to chodzi z tym? Wiesz co, to miało być na zasadzie takiej, że to pływa, nie? Wiesz, zestaw spuszczam, mam bombkę nad zestawem. Aha. W miejscu, w którym jest zestaw jakby położony. Czyli to jest pionowo postawione do zestawu, tak? No, ale... Żyłka idzie tak. No powiedzmy, że tak, ale jak naciągam zestaw, to się zatopiło. Także... Czyli nie zadziałało. Jest godzina prawie 12. Jamur się odezwał. O, z tej strony. Narobił bigosu, wszedł w kołki, skosił dwa zestawy. 11 kilo. O, trochę ranny. Dobra, ważymy. A czy już zważony? Robimy sesję zdjęciową i wypuszczamy. Świra. O, musiałem na pontonie po niego płynąć. Cudem go wyciągłem. W nocy jedno bianko i jeden amur wyszedł u mnie, u kolegów z lewej strony, u Piotrka i u Stacha. Chyba trzy brania i amur. A teraz idziemy się zapytać do Pawła, co tam przybrało. Co coś złapał. Teraz idzie burza. To wszystko pochowane, co ma się zmoczyć. Bo alert RCB przyszedł. Pawełku. Co tam w nocy się dzieje? Co? Co tam w nocy się dzieje? Miałem branie z pinkę. W kołkach. 4 piki, 5. Od razu mówię, płynę, bo kołek. A jak tam zapoznanie wieczorne z jeleniem? Integracja? A nie zapoznałem się. Nie? Jednak nie. Pojadłem i... Muszę kilka słuchowętkę wywieźć, bo... Solary się ładują. O. Rolnik. Sam dolina. Prawa autorskie, tak? Łomzing od rana. Łomzing. No, my się tutaj z naturą utożsamiamy. Paweł sobie tutaj wykarczował ładnie, pozawijał krzaki. No, nie wyciąłem drzew. Powinienem za to dostać odgłos. Ja też powiem ci, przykarczowałem sobie trochę. Ale tu sobie wykosiłem, ale... No ja też, tym kosem stachem. To jest sierp, tak? Nie, to jest kosa. Kosa? Kosa bez sztycy. Mini kosa. A ja, Paweł, miałem amurka z podwózki, nie? Tam z lewej strony przyszedł. Na 1,9 metra, nie? Trochę byłem nieprzygotowany do ryby, ani podbieraka, ani kołyska nie rozłożona, ale daliśmy radę. Bo ja nawet nie słyszałem. Do brania. Chciał akurat wysikać i kurde stachu.
odjazd ma, nie? I mówię tak, nie wychodzę, będę musiał kurde podbierać mu, nie? No, i ty, było kino. Ale mówię, kurwa, może to ta twoja, której wie, ta żółta, co matka nie działa. Mówię, to idę szybko zobaczyć, a patrzę, już Stachu wisiuje z wanką, mówię, dobra. Dobry. To jest to. Dzięki za asystę. Nie ma worka, nie ma podbieraka, nie ma wiaderka z wodą. Ale szybko zorganizowałem? No, szybko. Wiesz, to były dwie minuty, wszystko jest. Dwie minuty, kurde, amur i w podbieraku wisiała, raz już wyskoczył. Świecę. No, świecę taką pierdyknął, no, że... Gruby Boże. Dobra. Wszystko tu. Idziemy łowić. Paweł tam wywozi. Rzuć Stacha do wody. Ale fajnie pada. Ale właśnie za bardzo moczyć nie muszę. Znaczy w sensie taką właśnie takim deszczem. Za oknem pada deszcz. Za oknem deszcz. Za oknem deszcz. A łona, łona, łona u mnie jest. Jej oczy śnią, a usta śmieją się. A mi gorzała, już skończyła się. Oj, 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 oj. Zaczynamy drugi dzień zasiadki. Złapałem wczoraj jeszcze jednego amura, czyli już razem dwa. No i w nocy miałem fajną rybkę, ale niestety przypon puścił, nie? Gdzieś tam się przetarł i teraz robimy nowe przypony, wywozimy. A skarbek tutaj wiąże przyponiki. Co tam robisz? Poniki sobie wiąże. O. Tu jedna dirigu, tu roni rig i sobie sama wiąże. A tu co będzie? Podasz. Już jest. A, dirig. Pięknie. Gorąco, co? Spać mi się. To jest lampa jak... Kurde, syn. Dobrze, wiatraczek chociaż mamy. Trochę ruchu powietrza jest. Od razu inaczej. Uff, dobra. Jest piątek, jeszcze mamy sobotę. Niedzielę, do wieczora siedzimy i myślę, że coś jeszcze wydubiemy tutaj. Dobra. Wywozimy i działamy. Zapomniałem dodać, generalnie wszystkie ryby wchodzą na taki zestawik, nie? Dwa amury, no i jakąś taką większą rybkę, podejrzewam, że to karpik był ładny i to wszystko wchodziło na kukurydzę giant i połowa popka, żeby to jakoś tam ciutko się unosiło, nie? Miękki przypon pożyczyłem teraz od Pawła w otulinie. No niestety, tu są zaczepy, kołki i się szybko to przeciera. Musi być w otulinie. Branie jakiegoś leszcza. Paweł! Co? Na brzeg. Kurwa, ale jedzie. Tak się robi sztuczne brania. Ja widziałem coś, jakaś fala się z tym, a to taki spław. Takiego karpika byś chciał, nie? Paweł, dobra, już, koniec pływania na brzeg. Prosimy. To może ja tak zestawy będę wywoził. Dawaj go w podbierak, Abdziul. Na mapę go, kurwa. Dobra, wyjazd z wody. Niestety załamanie pogody, burza idzie w
wczoraj załamanie pogody, nie? Pach, pach, pach. Gramy w tysiak. Makao i po makale. Uno? Stop uno. Graj, Piotrek, bo tu czekałem. Po tysiącu czas na jedzonko. Uuu, lala. Jakie jedzonko będzie. Będą hamburgerki? Będą hamburgerki, ci już popływali. Ja tu żyję. Jest dobrze. Jest w porządku, dobrze robię. Wszystko jest w porządku. Dobrze robię. Zapoki były. Paweł, jak oceniasz zasiadkę? Super. 4 dni bez, z jedną rybą, trzy spinki, elegancko. Dlatego trzeba popływać troszeczkę. No, trochę sportu. No nad wodą z reguły można się popływać. Jak woda? Bardzo fajna. Co tam ci się podrapało na klacie? Pies, wiesz? A pies, okej. Okay. Dobra. Trzeba zjeść, zebrać siły na łowienie i... Trochę popadało i będą rybki. Każdy zestaw porządnie wywieziony, na grubo, zasypane, tylko czekać. Siema morda. Pojedziemy do sklepu? Będą kurczaki, ziemniaki. Kurczaki i ziemniaki. Panie rezyserze! Łap dziwniczka. A kurna prawie. Latające ziemniaki. O kurwa! Ten kiks, kiks! Kurczaki, ziemniaki. Kurczaki i ziemniaki. Jeszcze żarem rzuca przy okazji. O! Dobre. Jest niedziela. Teraz się zwijamy do domu, bo ma być potężna burza. Generalnie wyszły dwa duże karpie, tak? To był? Dwa, no. Kasia zapała 12,5. Piotrki chyba 8, dwa amury takie. Dwa amury oni, a ja złapałem 4 amury i węgorza. A ty skarbuś? Nic się złapałam. No, ale następnym razem coś się połapie, nie? No, kiedy będzie następny raz? Położyć ci? Nie, nie zakładaj, bo mam odparzone. No nic, trzeba się składać. I zawijka. Słaby wyjazd. Znaczy, no atmosfera fajna, ale mówię o rybach. Przez 4 dni to 4 amury tylko złapałem. Co ma? Nie cały jesteś. Będzie się usiadnie. Dobra, składamy się i wyjazd. Do przyszłego roku. Do przyszłego roku, dokładnie. Dzięki za wspólną wyprawę na ryby. Mam nadzieję, że podobało Wam się tak samo jak mi. Jeśli chcecie więcej takich przygód, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał. Podzielcie się w komentarzach swoimi wędkarskimi historiami. Chętnie poczytam, jak Wam idzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, najważniejsze to cieszyć się chwilą nad wodą. Pozdro karpiowe świry.